To jak to zrobić? Po pierwsze, żeby w tak niewielkim miasteczku jak Suchedniów zgromadzić tak wielu kibiców? Bardzo się cieszę, że tu ich było. Sam jestem trochę zaskoczony, choć spodziewaliśmy się około 200. Było 308 biletów rozdane, więc no, dla nas to wielka duma, jak na takie małe miasteczko. Pracowaliśmy na to wiele lat. Nawet tutaj wspólnie z kolegą podczas meczu mówię, kurczę, zobacz, jak to wszystko zadziałało, jak to wszystko teraz jest, jak to wszystko wygląda. Ale tak już na serio, no fajnie, kibicom dziękujemy. Każdy słyszał doping, zaangażowanie tutaj miejscowej publiczności. Cieszy jeszcze to, że przyjechało tylu przyjaciół, znajomych z całej Polski, bo mieliśmy na trybunach kibiców z Poznania, z Gdańska, z Łodzi i tutaj z ościennych miejscowości i miast. Wygrać się nie udało. Właściwie niewiele brakowało, żeby wynik był zupełnie odwrotny. Tak naprawdę mogło być równie dobrze 3-1 dla nas, ale myślę tak sobie też pod kątem tych kibiców tutaj zgromadzonych, że to była wspaniała wizytówka tenisa stołowego nie tylko w Suchedniowie, ale całego polskiego tenisa stołowego. Tak, ja sobie wspominam mecz w Grodzisku, gdzie Bogoria o mało co grałaby Ulm. Skończyło się jak się skończyło i kurczę, takie déjà vu. Dzisiaj mamy podobną sytuację w Suchedniowie. No drużyna pontuła bardzo mocna, no, trzeba to przyznać i rzeczywiście była lepsza, ale fajnie, bo na pewno ci kibice, którzy pierwszy raz byli na trybunach u nas, a było ich na pewno dużo, wrócą na halę. Zobaczą jeszcze jeden, drugi, trzeci mecz i przyłączą się do naszej tenisowej rodziny. Zbyt długiej przerwy na odpoczynek nie będzie, bo już pojutrze gracie mecz rewanżowy. No to jaki plan na te nieco dwa dni właściwie? No dzisiaj, no cóż, jaki dzisiaj? Wykąpiemy się, chłopaki się wykąpią, idą spać i tyle. Jutro rano wyjeżdżamy z Krakowa, wylatujemy o godzinie 11. Trening w Paryżu i mecz. Ale jest to samo mają Francuzi, więc tutaj nie mogę tutaj w żaden sposób tłumaczyć chłopaków. Jest 0-0, gramy drugi mecz i cieszymy się, że mogliśmy dojść do tego momentu, gdzie jesteśmy, bo drużyna z Francji naprawdę, jeszcze raz powtórzę, to dla nas, dla Suchedniowa to petarda. Było też dzisiejsze spotkanie, także życzymy powodzenia na wyjeździe, bo wszystko się może zdarzyć. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję.